witajcie na kanale, a dzisiaj patrzcie co mam, słuchajcie, mam gigantyczny prezencik, nawet nie tylko prezencik, ale jak już się domyślacie, jest to najnowszy kalendarz adwentowy z serii LOL Surprise, także kochani, kto lubi laleczki LOL Surprise, od razu zostawia kciuka w górę, zostawiajcie w komentarzach swoje ulubione emotki i ruszamy, otwieramy tegoroczny kalendarz LOL Surprise. Jak widzicie, tych kalendarzy nie brakuje, a jeśli wy chcecie sobie zamówić taki kalendarz na Mikołaja, na Gwiazdora albo na jakieś urodziny szybciej, żeby mieć go już koniecznie na początek grudnia, zaglądajcie na stronę megadiscount.pl, tam na pewno znajdziecie taki kalendarz i możecie go już teraz sobie zamówić. Uwaga, otwieramy nasz kalendarzyk, jesteście gotowi? 3, 2, 1 i... start! Ależ to jest wszystko piękne! Wow, jest instrukcja! I pierwsze okienko z niespodzianką! Tu jest jeszcze napis Me First, no to zaczynamy! To uwaga, musimy pociągnąć wszystko do góry, więc... wow, patrzcie na to! To wszystko wygląda jak jakiś tort piętrowy! Wow, no nie, no po prostu rewelacja. Tu jest okienko 1, tu 2, tu już widzę jest 3. Tu jeszcze z tyłu są okienka po każdej stronie. No i wszystko tu wokół kalendarza. Ale cudeńko. Okej, no to zaczynamy okienko numer 1. Czas je otworzyć. I nasza pierwsza niespodzianka. A jest to... ale szalona laleczka LOL Surprise! Wygląda trochę jak Harley Quinn, serio, tak mi się kojarzy, wiecie, trochę jak taka superbohaterka. Może niekoniecznie ta dobra, ale naprawdę wygląda czadowo, zobaczcie. No, na pewno jest to jakaś ultra rzadka laleczka, jeśli jesteście prawdziwymi fanami, to słuchajcie, warto mieć właśnie taki kalendarzyk. Zobaczmy, jakie są do niej dodatki. To uwaga, lecimy z niespodzianką numer 2, otwieramy po kolei. To jest ubranko, zobaczcie, które widzimy na kalendarzu adwentowym. Dobra, ja jej już to założę, niech ma, bo stoi póki co tak trochę na golasa, tak nie wypada, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc niech ma chociaż kurteczkę i szukamy trójeczki. Ulala, no powiem Wam, że tu są wymieszane te wszystkie numerki. O, tu jest, widzę trójka, że tak nie jest do końca łatwo znaleźć. Nie idzie to po kolei. I tu mamy, co? Będzie spód od stroju? Tak jest, do kompletu. A teraz na numer 4. On był zupełnie po tej stronie. I tu mamy buciki. Wow, zobaczcie, jak będzie fajnie wyglądać. Różowy i niebieski bucik. Ale tęczowa laska. I numer 5. Piąteczka jest tu. Lecimy, otwieramy. O! Ale cudo, zaraz, to jest taki plecak, jaki piękny, brokatowy. Okej, gdzie jest szóstka, co będzie na Mikołaja? Jest tutaj szósteczka. Uwaga, co przygotował Mikołaj dla naszej laleczki? Zobaczmy, zobaczmy. Napój, myślicie, że to będzie kakao? Siódemkę już znalazłam, jest po tej stronie. Wow! Co tu mamy? Co tu mamy? Tu jest strój. Uwaga, sukieneczka. Czas na przebiórkę. Teraz zakładamy sukienkę. Tak wygląda w naszej takiej abstrakcyjnej trochę sukience. To czas na numer 8. Muszę ją znaleźć tutaj gdzieś, tą naszą ósemkę. Obróćmy sobie nasz kalendarz, bo jej tu nie widzę. Tu jest ósemka. O, dobra. Super, to lecimy, numer 8. Może będą jakieś buty do kompletu? Mam rację, są buciki. Uwaga, jeden bucik i drugi. Patrzcie, one też są jakby utrzymane w tej samej kolorystyce, że znowu jeden jest różowy, drugi niebieski, dokładnie tak samo jak jej włosy. Czas na dziewiątkę! Dziewiątka jest tu, już ją tu widzę, także lecimy. Mamy tu następne ubranie. Uhuhuhuhu. To jest właśnie fajne, że mamy tutaj tyle ubranek. Także jeśli macie właśnie więcej laleczek LOL Surprise, to możecie je przebierać bez końca, tak jak ja teraz. Kochani, ja Wam jeszcze nie powiedziałam, jak na imię ma nasza laleczka. Jest to Trixta Bibi i ona naprawdę lubi poszaleć, jeśli chodzi o modę. Widać to po wszystkich jej ubrankach, no ale trzeba przyznać, za każdym razem wygląda totalnie szałowo. No to numerek 10.
Co tu znajdziemy? Oj, czyżby nowe ubranie? Tak jest! Taki napis BOSS. No proszę, proszę. Zobaczmy 11. I mamy tutaj spód od tego stroju. To jest taki bardziej strój sportowy, cały brokatowy. Czas na numer 12! Wow, zobaczcie, tu jest 12 na samym końcu ukryta. A mamy tutaj kolejne ubranie. Pechowa 13. Zobaczymy, czy będzie pechowa, czy nie. Ja liczę na to, że może będzie jakaś szczęśliwa. I mamy spód od stroju, który przed chwilą wyciągałam, czyli taka spódnica w kratę, tu taka sznurowana. Także zobaczcie, ile tego jest do wyboru. Będzie można ją przebierać bez końca. A nawet jeśli nie chcecie przebierać tej laleczki, to macie po prostu dodatkowe ubranka dla pozostałych lalek ze swojej kolekcji. A gdzie jest ukryta 14? Zupełnie z tyłu! O rany! Ale mamy tu buciki! Wow! Znowu jeden różowy i jeden niebieski. I czas na numer 15! Za chwilę będziemy przymierzać te stroje, tylko powiem Wam szczerze, że jak na moje oko brakuje jeszcze jednej pary butów. W sensie, no butów, wiecie o co chodzi. Także zobaczmy, gdzie one są. O, tu raczej butów nie ma, tu jest chyba kolejny strój. Zobaczmy, dużo ich tu, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ja Cię kręcę! To jest jakby, wiecie co, taki kardigan połączony chyba z topem i ze spodenkami. Tak to wygląda, fajny strój na jesień. Czas na 16! 16 jest z boku znowu tutaj ukryta. Może tym razem buty będą. Ej, niespodzianki tu są! Patrzcie na to! Coś zawinięte w folikę? Co to może być? O rany! Nadgryzione ciastko! To myszy to zjadły, czy co? To lecimy! Numer 17 jest, zobaczcie, tu z boku ukryty znowu. Trochę trzeba się naszukać, nie ma łatwo. I mamy tu następny strój. Chyba tym razem sukienka, tak? Medlow! O rany, ale mi się to podoba, jest super! I tu mamy jakby serducho, ale wygląda jakby było zrobione z ciastka albo nawet z pizzy. Ja już Wam mówiłam, poluję tu jeszcze na jakieś buty, bo no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że ich brakuje jeszcze. O, są! O, ale te są najpiękniejsze, takie złoto-czarne! Nie no, one są, słuchajcie, cudowne, zaraz je przymierzymy. Zobaczcie, przebrałam ją już w sukieneczkę i buciki i tak się prezentuje w tym stroju. Chociaż powiem Wam, że te kolorowe chyba jakoś bardziej mi się podobają. Numer 19, także ruszamy, co tu będzie? Uwaga, zobaczmy, co tu takiego? Kolejne ubranko, z takim złotym paskiem. Numer 20 teraz przed nami, tu pewnie będzie pozostała część do tego ubranka. No jasne, jest topik. Mam kolejne ubranko, powiem Wam, że to mi się bardziej podoba jednak od tej sukienki. Wygląda super. I teraz zobaczmy jeszcze numer 21. Tutaj jest ukryty. O, będzie jakiś fajny dodatek. Okulary takie jeszcze z brokacikiem. I czas na numerek 22. Tu mamy, coś małego chyba będzie, bo znowu jest, zobaczcie, saszetka. Niewiele jest tych saszetek, właściwie takich papierków dekoracyjnych. Naszyjnik, taki choker. Choker założony, to od razu otworzę numer 23. I mamy tu rany, kolejne jakieś złote elementy. Patrzcie, złote buddy. I zostało ostatnie okienko, czyli numer 24. A jest to... No nie wiadomo co, bo tu jest też, zobaczcie, wszystko ukryte. Bransoletka, jaka malutka! W środku były jednak dwie bransoletki, dopiero przed chwilą zauważyłam, tak było mocno ukryte. Założyłam już laleczce na rączki i powiem Wam, że przepięknie wygląda w tych złotych dodatkach. To zobaczcie, jest jeszcze okienko numer 25, czyli kolejna niespodzianka. A cóż to takiego? Ale super, jaka piękna złota sukienka. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj za to nasze serducho, bo tu też co nieco jest ukryte. Pytanie, co to takiego? Rany! To są naklejki chyba. Czy co? Ja to wyjmę. O, spójrzcie, jest nasza laleczka, jest to taka jej karta, mamy tu numer, zobaczcie. Serducho, czyli wiadomo, ultra rzadka. To dzisiaj otworzyłam dla Was wyjątkowy kalendarz adwentowy właśnie z serii LOL Surprise. Mi się mega podobał, uwielbiam takie kalendarze adwentowe. Jeśli Wam się podobał, pamiętajcie koniecznie o łapeczkach w górę, subskrybujcie też kanał, no i widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia. Pa, pa!